Ostatni dzień listopada, koniec kolejnego filmowego miesiąca przed nami, ale przed nami też kolejny, mam nadzieję, ciekawy filmowy program Dyrektor Polskich Helios pani Anna Domagała. Witam serdecznie, dzień pani dyrektor. E, no, można byłoby podsumować, że ten listopad w, w kinie był e, dość ciekawy, to teraz e, będzie nas ciekawiło, co będzie w grudniu. Grudzień jednak zawsze, co by nie było, kojarzy nam się e, z taką e, już przedświąteczną e, atmosferą, no ale początek Grudnia zawsze kojarzy się z Mikołajem. Czy to rzeczywiście też tak pod tym kątem będzie ułożony też program, że jednak więcej dla dzieci i młodzieży? A o młodzieży mówię dlatego, że za chwilę pewnie pani wspomni o jednej gwieździe, która jest gwiazdą młodzieży, ale też już i dorosłych, bo wychowała sobie już kilka pokoleń właściwie fanów. Początek grudnia to jest sezon mikołajkowy w kinie i, i w tym okresie no, najwięcej miejsca w naszym repertuarze zajmuje kino familijne, bo to jest taki naprawdę super pomysł, pójść do tego kina, sala kinowa, co się zawsze dzieje na holu, więc jesteśmy na to przygotowani. Dlatego mamy specjalny weekend mikołajkowy, oczywiście zaraz na początku grudnia, mamy atrakcje na Mikołaja i mamy naprawdę super filmy. I dla dzieciaków i dla troszeczkę starszych, bo może najpierw dla tych naj, 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 najmłodszych. Jest kicia kocia, wersja pod choinkę. Z Kicią Kocią jest tak, proszę Państwa, że to jest naprawdę film dla tych maluszków. Dwa, trzy, cztery lata, takie dzieciaki naprawdę na salę kinową przychodzą. One wcale się do tego fotolaki nie czynają. To jest wychodzenie, idziemy pod scenę, a taki ciak, Kocia będzie przeżywała zabawy na śniegu i będzie tradycję świąteczne opowiadała, więc to jest film nie dość, że fajny dla tych najmłodszych, my spowodujemy, że ta sala jest przyjazna dla tych najmłodszych, czyli nie jest za głośno, nie jest za ciemno i super zabawa, więc to jest dla tych najmłodszych. Potem troszeczkę rośniemy, idziemy i mamy trolle trzy. Stronami to jest tak, że albo się je kocha, albo nienawidzi. Na szczęście większość kocha. Ja, to tak. e... jest taka swoista rzeczywistość. Jest, generacja. ponieważ ona jest tak kolorowa, ona jest tak pełna muzyki, zabawy i przemyca oczywiście pozytywne przesłanie o przyjaźni, o miłości, bo tam i mamy naszą główną parę bohaterów, która przez dwie części się przyjaźniła, a teraz już jest parą i mamy sytuację rodzinną, tak jak tutaj, że trzeba będzie odnaleźć zaginionych braci i nawiązać te więzi rodzinne na nowo. Ale to wszystko jest tak bardzo rytmiczne i kolorowe, że tak naprawdę albo miłość od pierwszego wejrzenia, albo powiedzmy sobie szczerze nienawiść, na szczęście więcej miłości, bo to już trzecia część bardzo kolorowego, wesołego i muzycznego filmu. Co ciekawe dla kilku pokoleń, bo powiem pani, że e, dorosłym też się ten film podoba. Tak, ale tak jak powiedziałam, albo miłość, albo nienawiść. Znam takich nie, i Nie taki. powiem po <laughs> której stronie każde z nas e, stoi. No a z kolei kwestia tych nieco starszych, czyli nadal tej, tej młodzieży. Powiem tylko, zdradzę, że za tydzień na pewno będziemy mówić o, o filmie, który ja jeszcze pamiętam jako dość młody człowiek, bo pamiętam pierwszy film z tym, z tym bohaterem przeżywałem, więc to jest też taki początek świąteczno-mikołajkowo- choinkowego chyba cyklu, prawda? Bo myślę o łące oczywiście. Który oczywiście, idzie. łąka to 6 grudnia, to jest światowa premiera, naprawdę zagramy ten film na całym świecie i w Polsce od tej samej daty, więc super sprawa. A my o tym powiemy za tydzień. A my tak, Państwo dokładnie. Pamiętali. Więc tylko tutaj anonsujemy, że, że ten film wart jest obejrzenia, ale oprócz łąki mamy też świetną propozycję Disneya, film Życzenie. Bardzo mądra, animacja i to jest ym, przypadek Disneya te, powrotu tej animacji klasycznej, yy, czyli tu nie będziemy mieć komputerowych yy, mhm. wstawek, tu będzie klasyka, rysun rysunek, który świetnie będzie przez cały film płynął i magiczne przesłanie, bo proszę Państwa główna bohaterka będzie w krainie, w której spełniają się życzenia. Każde. A ona tak mocno wierzy w te życzenia, że sprowadza gwiazdę z nieba, i ona już w ogóle wszystkie życzenia może sprawdzić, czy to będzie dobre, czy to będzie złe, czy byśmy chcieli w takiej krainie żyć. Bardzo mądry film o tym, że życzenia łatwo wypowiadamy, ale jakby się miały realizować, realizować to mogłoby tak. być różnie. Gwiazdy z niebadanki i co dalej. Dokładnie. Tak, co by było, gdyby ta gwiazdka jednak się zjawiła? Więc Proszę wziąć to pod uwagę, szczególnie ze starszą, e, starszą grupą wiekową dzieciaków. Bo, bo to szczególnie w tym okresie świątecznym, kiedy te życzenia są naprawdę czasami bardzo kosmiczne, co by było, gdybyśmy je spełnili? Więc proszę z tym Ale za, no Ale właśnie, ale no. zanim będzie ale i że będzie jeszcze jedna gwiazdka, o której pani powie, to zadajmy jednak pytanie konkursowe e, teraz naszym e, widzom. Bo może odnieśmy się do, do tej naj, najmłodszej widowni, pani Jan. Tak, no bo to myślę, że to jest pytanie, które warto dzisiaj zadać. Trolle to już trzecia część, proszę państwa, na naszych ekranach. Pytanie trudne, bo trzeba będzie troszeczkę poszukać i podać rok, w którym na ekranach kin pojawiła się pierwsza część troli. No to trochę teraz zamieniają się Państwo w historyków no i szukają Państwo tej informacji. A później wysyłają prawidłowe odpowiedzi pod adres czas na seans. Małpa, PL 2 pierwsze prawidłowe, jak zwykle honorujemy, um, upominkami i nagrodami ufundowanymi przez sieć Kin Helios. No to na koniec gwiazda. gwiazdka, później gwiazda, później Wielka Gwiazda, a niektórzy mówią, że to już jest konstelacja niemalże w tej chwili. Nie wiem, czy na niebie ktoś nie wymyśli, nie, niebawem, <grym> że będzie konstelacja i prawda? Beyonce. Proszę Państwa, no tak, to Helios na scenie, który po koncertach Taylor Swift idzie krok dalej i pokazujemy film, który został nakręcony w trakcie trasy koncertowej Renaissance World Tour, którą Beyoncé przez ten rok spędziła tak naprawdę w całym świecie, na całym świecie, bo zaczynała od Sztokholmu, skończyła na Stanach Zjednoczonych. I, I o tym, że to są koncerty, Najwyższej jakości, dopięte do ostatniego guzika, w którym nasza główna artystka. O bardzo wielu rzeczach decyduje, to wiemy wszyscy, ale że ponad 2,5 miliona ludzi już obejrzało ten koncert, i my teraz dajemy Państwu możliwość zobaczenia tego e, bardzo fajnego materiału na dużym ekranie. To, to tylko na, w tym magicznym grudniu mogło się coś takiego wydarzyć. E, więc zapraszam serdecznie, bo to świetnie brzmi, e, szczególnie na sali Dream w Karolince, bo będzie taka możliwość. E, kto ma ochotę posłuchać, zobaczyć, jak wielka gwiazda. Mówi o swojej pracy i pięknie się prezentuje i śpiewa, to bijąc to chyba najwyższy możliwy poziom. No to już myślimy o grudniu, bo w końcu, skoro to ostatni dzień listopada, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy program, to już niebawem takie mikołajkowo-świąteczne atrakcje na ekranach nas czekają. Pani Joanna Domagała, dyrektor Polskich Heliosów, była dzisiaj z Państwa. Dziękujemy bardzo. A my zapraszamy oczywiście na te filmowe, grudniowe spotkania. Za tydzień rządzić będzie Łąka. Do zobaczenia.